i pana przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję. Posiedzenie Komisji Sportu odbyło się 2 kwietnia. Podczas posiedzenia komisja zapoznała się z bieżącą korespondencją. Zgodnie z tym dwa pisma. Pierwsze było pismo od dyrekcji, od dyrekcji gimnazjum 28 do zgodnie o pracę Olimpika Czubiaka, gdzie się była podjęła uchwała w sprawie organizacji imprez sportowych na Olimpiku. Tutaj jest propozycja pani autorki, która się chce podjąć właśnie zrobić kwestię narodziny z okazji dziecka 1 czerwca, a także turniej piłki nożnej dla dzieci lat 13 dnia 14-15 czerwca tego roku. Także bardzo dziękuję, że zarząd umożliwił właśnie imprez. Natomiast Natomiast drugie pismo dotyczyło tutaj stan ogrodzenia przez prezesa Wojta Sika z klubu KS Dziedrycki. Tutaj pan prezes tu prosi, żeby było uwzględnić wydatka na poczet remontów. Tutaj remont ogrodzenia wokół klubu oraz bramy wyjściowej. Łączny koszt szacowany jest na około 4 tysięcy według pana prezesa. 40 tysięcy, nie wiem, skąd ma dane, ale tak. Się oszacował koszt, z czego napisał, że jest w stanie dać pokryć własny koszt, wydać kwotę 15 tysięcy. Jak na razie komisja nad tym, no to prosimy się jeszcze jakby nie przychyla, dlatego że czekamy na pełny jakby zakres wszystkich wycen z listu, który dopiero mam nadzieję, że to wpłynie, żeby można zweryfikować faktycznie najbardziej potrzebne rzeczy do rynku w klubach i w szkołach. Komisja zakończyła posiedzenie o godzinie 17:40. Panie, są jakieś pytania związane z działalnością? Nie widzę, nie słyszę. Tak, chciałbym jedno powiedzieć, że ten temat wydał podczas objazdu klubów sportowych i tak samo tu Brzegu Rzeckiego i właśnie jak byli przedstawiciele ZIS-u, właśnie pan tu prezes Brzegu Rzeckiego poruszył właśnie ten temat, bo i padło od razu zapytanie ZIS-u, ile by to kosztowało. Więc nie wiem, on widocznie musiał szukać koło gdzieś się wcześniej pytać, bo powiedział, że gdzieś odnośnie z bramą wjazdową, z ogrodzeniem, będzie to gdzieś kwota około 40 tysięcy. No i od razu już wtedy powiedział, że 15 jest w stanie dać z własnych kieszeni, a żeby 25. Dzielnica się do tego przykryła i chodzi o całe to wszystko, co się wali, żeby to po prostu zrobić, naprawić i bramę główną. No. Więc dlatego to wtedy wypłynęło, no ale my czekamy na razie, co nam ZIS z całego objazdu przekaże dopiero dokumentację całą, to będziemy wiedzieć na ten temat, jak się na to zapatrywać. W takim razie kolejny punkt, sprawozdanie z działalności